trwa drugi dzień szczytu NATO w Wilnie. Na tym szczycie jest Wołodymyr Zełenski, prezydent Ukrainy. Posłuchajmy krótkiego przemówienia. Dzień dobry, drodzy dziennikarze. Naszym celem na dzisiaj są trzy priorytety. Pierwszym są zestawy broni. Więcej broni, które będą wspierać naszą armię na polu bitwy. To jest pierwszy. Drugi to zaproszenie do NATO. Chcemy być na równi ze wszystkimi. Na dzisiaj, po to tutaj jesteśmy. Liczymy, że będziemy mieć to zaproszenie, kiedy nasze bezpieczeństwo, sytuacja naszego kraju pozwoli na to. Będę chciał o tym dyskutować z naszymi partnerami, te wszystkie rzeczy. I o tym będziemy dzisiaj o tym rozmawiać. Będę o to walczył, żeby mieć tą gwarancję bezpieczeństwa w drodze Ukrainy do NATO. Dziękuję bardzo. Prezydent Wołodymyr Zełenski jest w Wilnie, a z nami w studio na antenie Telewizji Republika Michał Jach, Prawo i Sprawiedliwość, szef Sejmowej Komisji Obrony Narodowej. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Panie pośle, chcemy więcej broni, chcemy być w NATO. To są te życzenia do spełnienia, czy na tym etapie jeszcze nie? To są życzenia do spełnienia, jestem o tym głęboko przekonany, tylko no będą niestety szczególnie to drugie, czyli stałe przystąpienie do NATO, no to będzie wymagać czasu, chociaż wiem, że Ukraina otrzyma no, bardzo ciekawe, interesujące propozycje dotyczące jej bezpieczeństwa strategicznego. To porozmawiajmy o tej broni. Przede wszystkim Ukraina w pana ocenie po ponad roku tej eskalacji wojny na Ukrainie, jaką prowadzi tam Rosja, dostała wystarczającą ilość broni. Porównując też kraje, jakie przekazywały ten sprzęt militarny, to dzisiaj jest też taki czas podczas tego szczytu NATO na rachunek sumienia, jeśli chodzi o Niemcy i Francję, czy nie? Oczywiście, że nie. No. Niemcy niestety cały czas kuglują, cały czas opowiadają, cały czas obiecują i niewiele z tego wynika. Natomiast Francuzi nic nie mówili, więc jakby niewiele obiecywali i też niewiele dawali. No, mam nadzieję, że przynajmniej teraz wywiążą się z czegoś, co jest bardzo istotne dla Ukrainy, bo prezydent Macron zapowiedział, że Francja dostarczy im rakiety dalekiego zasięgu. To byłoby niezwykle istotne wzmocnienie potencjału obronnego Ukrainy. Natomiast no, tak czy owak obydwa te państwa no, nie bardzo jakby pokazywają solidarność z ludźmi, z narodem, z państwem, które jest w sposób niezwykle brutalny, barbarzyński, niszczone. To jakby politycy, którzy mają pełne usta solidarności wobec innych państw, pełne usta wobec ludzi, którym się krzywda dzieje. No tak się jakoś składa, że tym na wschodzie Europy, którym rzeczywiście dzieje się krzywda, lub ci, którzy mają zagrożone nie tylko zdrowie, ale i życie, jakoś tych politycy z tej swojej dalekiej perspektywy nie widzą. Panie pośle, a co do, no niektórzy nazywają to wprost rozczarowaniem, że Wołodymyr Zełenski ma powody, by czuć się rozczarowanym. Dzisiaj to krótkie przemówienie, to krótkie wystąpienie i po raz kolejny zaznaczył, że chcemy, że oczekujemy zaproszenia. No raczej to zaproszenie dzisiaj pewnie nie będzie wystosowane, ale dzisiaj posiedzenie Rady przekształconej z Komisji na Radę NATO Ukraina. Co można dzisiaj dać Ukrainie w takim razie, jeśli nie zaproszenie? No, przede wszystkim gwarancję bezpieczeństwa. No, prezydent Biden zapowiadał, że otrzyma gwarancję bezpieczeństwa na wzór taki, jaki ma Izrael od Stanów Zjednoczonych. Byłoby to bardzo istotne wzmocnienie. No, druga sprawa ma być zaoferowana Ukrainie całkiem nowa formuła, o wiele prostsza formuła
przystąpienia do NATO. No warunkiem niestety koniecznym jest zakończenie wojny, bo gdyby Ukraina wstąpiła w trakcie wojny do NATO, gdyby została przyjęta, to sojusz znalazłby się w sytuacji no, bardzo trudnej do rozstrzygnięcia. Wydaje się, że wtedy należałoby zastosować artykuł 5 Traktatu Waszyngtońskiego mówiący o solidarnej obronie, co mogłoby, no, co jakby hamuje przede wszystkim polityków przed tym, żeby Ukraina mogła przystąpić do NATO natychmiast. Natomiast widzę, no, dla mnie istotne, Stany Zjednoczone są zdeterminowane, przekonane o tym, że Ukraina będzie w NATO. Niemcy, czy raczej mówimy tutaj o kanclerzu, kanclerz Niemiec no, nie wypowiada się jakby jasno przeciw, ale myślę, że nie odważyłby się w sytuacji, gdyby była taka szansa, zablokować przystąpienia Ukrainy do NATO, jak to uczyniła w Bukareszcie w 2008 roku Angela Merkel. No to powoduje, że no, szanse Ukrainy na obronienie swojej suwerenności i przystąpienie do najlepszego, najważniejszego sojuszu polityczno-militarnego, ja nie boję się powiedzieć, w historii cywilizacji, jaką jest NATO, są bardzo duże i myślę, że przy takich ambasadorach jak sprawy ukraińskie, jakim jest Polska, wiele państw tych, które wyzwoliły się spod sowieckiego imperium, ale Wielka Brytania również, myślę, że jest to bardzo realne i po tych fatalnych doświadczeniach z Angelą Merkel, że te sprawy uda się przeforsować i w ciągu jakiegoś rozsądnego czasu Ukraina stanie się już pełnoprawnym sojusznikiem. Panie pośle, a jak pan dzisiaj ocenia rolę Polski w sojuszu NATO? Dzisiaj politycy opozycji mówią, że ten głos Polski jest niesłyszalny. Pani redaktor, no, politycy opozycji, oni mają dziwne postrzeganie rzeczywistości. Miałby lepsze przełożenie. Panie pośle, jeszcze dodam, że Donald Tusk miałby lepsze przełożenie na polityków Niemiec, Francji chociażby. Kto tak mówi? Koledzy z Platformy Obywatelskiej, panie pośle. No to pani redaktor, no mówię, że oni mają dość dziwne postrzeganie rzeczywistości, bo to przecież jak Trump przegrał wybory, no to jednym głosem Platforma mówiła, że wreszcie będzie dobrze, że ten prezydent będzie najlepszy. No to teraz mi się Trump podoba. No to powinni się na coś zdecydować. Ja uważam, że to, co zrobił Joe Biden dla Ukrainy, to jest rzecz nie do przecenienia i zachował się tu naprawdę... Byłem zaskoczony, że aż tak wielką pomoc, nie tylko militarną, ale przede wszystkim również polityczną, otrzymała Ukraina od Joe Bidena. To dla mnie było bardzo ważne, no bo powiedzmy sobie szczerze, że nawet przy tak wielkim zaangażowaniu Polski, jaką reprezentuje w sprawie Ukrainy, jaką reprezentuje rząd, ale i cały naród Rzeczpospolitej, no bez tych decyzji Amerykanów, a mówiąc precyzyjnie amerykańskiego prezydenta, no byłoby trudno uzyskać taką pomoc gdziekolwiek dla Ukrainy. Panie pośle, a zapytam jeszcze o sytuację, w której właśnie wczoraj Jens Stoltenberg, sekretarz generalny NATO, mówi o zwiększeniu wydatków na obronność. No właśnie, i tutaj mamy tak. Mamy Polskę, która też dokumentem zwiększa te wydatki produktu krajowego brutto, PKB. Ale no, wczoraj sekretarz mówi tak, Kanada ma ponad 4% PKB, inne kraje sojuszu nieco ponad 2%. No, my dopiero poprawiamy tę sytuację, ale jeszcze długa droga, tak czy nie? No, pani redaktor, w 2014 roku wszystkie państwa sojuszu na szczycie Walii zobowiązały się do zwiększania do co najmniej 2% PKB na obronę narodową. No tutaj jakby takim krańcowym, negatywnym przykładem są Niemcy, którzy jeszcze w zeszłym roku mieli
1,2%. Ale jak to jest możliwe? Taki duży kraj, takie bogate państwo, taka gospodarka, niedotknięta II wojną światową tak bardzo jak my. No, no pani redaktor, no, Niemcy byli pewni, że największe zagrożenie, jakie jest w Europie, czyli Rosja, że ona ich nie dotknie. No i w związku z tym na obronę narodową wydawali tyle, co wydawali. Rok temu kanclerz Otto Scholz ogłosił Zweitenwende, czyli zmiana drogi o 100%, taki o 180% zmiana drogi. Nie wiem, jak to dokładnie przetłumaczyć, ale Zweitenwende, gdzie zadeklarował 100 miliardów euro wydać na obronę narodową. Proszę zgadnąć, pani redaktor, ile z tego wydano przez prawie półtora roku? No ja już wolę nie zgadywać. Zero. No zero, właśnie. Pani redaktor. Zero. Tak Niemcy działają. No to jest po prostu smutne. Rozumiem, ale panie tak pośle, działają. Ale to trzeba zauważyć tak, bo dzisiaj Zjednoczona Prawica też mówi, że środki są zwiększane, jeśli chodzi o polską obronność. Natomiast Koalicja i Lewica chcą w tamtym tygodniu, chciały odwołać pana ministra, wicepremiera Mariusza Błaszczaka, bo jak twierdzą, mówią, że niszczy polską armię. Jak pan to skomentuje? No nie udało się, to było do przewidzenia, ale takie zamiary były, to też jest symboliczne, bo zawsze przy takich dużych wydarzeniach, jak szczyty, jak duże posiedzenia, takie wnioski są właśnie zgłaszane w Sejmie. Pani redaktor, jako były oficer i członek Komisji Obrony Narodowej, chcę powiedzieć, że jeszcze nigdy polska armia nie miała się tak dobrze, jeszcze nigdy polskie siły nie prezentowały takiego poziomu, jak w tej chwili. I z perspektywami dalszego skokowego zwiększenia potencjału. I ktoś, kto wpadł na pomysł odwołania pana premiera Mariusza Błaszczaka ze stanowiska ministra obrony narodowej, to wpisuje się na listę haniebną listę tych, którzy działają wbrew polskiej racji stanu, którzy działają na szkodę naszej suwerenności. To, co stało się za tych prawie 6 lat rządu ministra Błaszczaka jako ministra obrony, to jest rzecz, o której ja nawet nie marzyłem, licząc na to, że doczekam kiedyś silnej polskiej armii. To, co dzieje się na naszych oczach, to, w jaki sposób nasza armia się rozwija, to powinno być, że tak powiem, chwalone nawet przez najgorszą opozycję. A dzisiaj, gdyby pan miał ocenić sytuację na granicy polsko-białoruskiej, a jesteśmy przygotowani na różne scenariusze w takim razie? Tak jest, pani redaktor. Jest tak wielka mobilizacja, tym bardziej, że zdajemy sobie sprawę, że dla Putina byłoby to wielki sukces, gdyby się choćby najmniejszą prowokację udało mu teraz zorganizować na naszej wschodniej granicy, również na granicy litewsko białoruskiej. Dlatego nasze służby, nasze siły zbrojne są bardzo aktywne i biorą udział w zabezpieczeniu granicy nie tylko polskiej, żeby przed jakąś prowokacją rosyjską w czasie tego szczytu. Jesteśmy postrzegani jako stabilizator w tym regionie Europy. Ostatnie pytanie. Dzisiaj w Dzienniku Gazecie Prawnej czytamy: zdaniem prezydenta Ukrainy brak jasnej ścieżki do NATO spowoduje, że podczas przyszłych negocjacji pokojowych Rosja będzie się targować członkostwem Ukrainy. Jak pan skomentuje takie stwierdzenie? No, prezydent Zełenski mi imponuje taką wiedzą polityczną i rozumieniem tych relacji. Natomiast no, na pewno będzie Polska wielkim arbitrem w tych negocjacjach. Myślę, że Stany Zjednoczone również, a Niemcom będzie trudno w jakikolwiek sposób trzymać stronę rosyjską. Także myślę, że sytuacja Ukrainy jest w tej paradoksalnie, bo z jednej strony brutalna wojna, ale jeżeli chodzi o sytuację taką polityczną, to myślę, że
jest wielka szansa, żeby w możliwie szybkim, najszybszym czasie dołączyli do tego sojuszu transatlantyckiego. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Michał Jach, Prawo i Sprawiedliwość, szef Sejmowej Komisji Obrony Narodowej. Dziękuję za spotkanie. Dziękuję. Do usłyszenia. Do zobaczenia. Trwa szczyt NATO. To już drugi dzień. Będziemy Państwu dzisiaj na bieżąco relacjonować wydarzenia z Wilna. Dziękuję za obecność przed telewizorami. Do zobaczenia za kilkanaście godzin. Widzimy się dzisiaj o 15:30. Do zobaczenia.